Witam amatorów i entuzjastów tworzenia prac graficznych, amatorów także fotografii, osoby, które chciałyby sobie poprawić jakość swoich zdjęć lub troszeczkę je zmienić. No i oczywiście osoby, które chciałyby skorzystać z tego programu, a jest to właśnie program Corel Paint Shop Pro wersja X4, chciałyby skorzystać z tego programu i zorganizować swoje fotografie na przykład, czy też prace graficzne. Ten program doskonale się do tego nadaje. Posiada jakby trzy zakładki, czyli właśnie to, co jest w tej chwili otwarte. Zarządzanie. Następna to jest zakładka dopasowanie, uruchomię ją w tej chwili. Tutaj poprawiamy swoje zdjęcia, zmieniamy ich kolorystykę, możemy wykadrować i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystko będzie, o tym będzie mówione w dalszych częściach, w dalszych poradnikach. Na koniec edycja. Tej części poświęcę najwięcej czasu, dlatego że tą częścią, uruchamiając edycję, edytujemy już istniejącą grafikę czy też fotografię lub tworzymy grafikę od podstaw. No i będą tu omówione wszystkie narzędzia, z lewej strony w tej chwili słabo jeszcze widać, bo nie są podświetlone. Wszystkie narzędzia będą omówione. Efekty o warstwach, o maskach i tak dalej, i tak dalej. Przejdę tutaj z powrotem do zarządzania. Może dwa poradniki będą zamieszczone na stronie YouTube. Wszystkie inne, tu informacja dla osób, które chciałyby skorzystać z tego kursu. No może kurs to za dużo powiedziane. Chciałyby skorzystać z tych poradników. Wszystkie będą zamieszczone na moim forum. Adres w tej chwili wyświetla się tutaj na środku. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dostępne bez ograniczeń oczywiście. Wymagana jest tylko rejestracja, nic więcej. No, sam program jest o tyle dobry, że pozwala nam na połączenie pewnych elementów jakby w jedną całość. Czyli możemy poprzez zarządzanie, czyli to, co w tej chwili mamy otwarte, z zarządzania przejść sobie na przykład do poprawienia jakości zdjęcia. Przykładowo oczywiście to jest tylko czysta teoria. I kończymy na przykład na edycji, gdzie do tego zdjęcia dodajemy sobie jakiś efekt jeszcze. Czyli jak widać, program ma dość szerokie zastosowanie. No i jego wersja właśnie Pro X4, jest to najnowsza wersja w tej chwili, posiada takich sporo ciekawych udogodnień i innowacji oraz nowych narzędzi w porównaniu do wersji X3. Oczywiście cykl tych poradników dotyczył będzie podstawowych zagadnień związanych z programem Corel Paint Shop Pro X4, no ale co za tym idzie, wszystkie te, o których mówiłem wcześniej, czy narzędzia, czy filtry i inne sprawy, wszystkie są dostępne w starszych wersjach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik, który ma problemy z poruszaniem się po tym programie, skorzystał z tych poradników. No i oczywiście poradniki jak najbardziej przeznaczone są dla tych, którzy chcieliby dopiero zakupić sobie ten program, chcieliby skorzystać z tego programu, no i oczywiście nie wiedzą jeszcze, jak w ogóle rozpocząć pracę z tym programem. Zapraszam wszystkich serdecznie do całego cyklu tych poradników, no i oczywiście na moją stronę, na moje forum.